Musimy uciekać. Kurt. Musimy. Tu coś niedobrego się szykuje. Przecież nic do ciebie nie mają. Na pewno? Nie pamiętają, jak wojowałem w drugim Aufsztandzie, co? Ciągle jeszcze o tym gadają. No ale teraz. Co teraz? Przetłumaczysz im, że od ślubu zostawiłem tamto? Uspokój się, Barburka. Czego ci żal? Tych parę gratów? Boję się. O ciebie się boję. Nic. Spakujemy rzeczy. Jutro rano wezmę furę od Schmidta i pojedziemy do Gliwic. Do mojego brata. Tam siedzą alianty. Przeczekamy. Nic, Barburka. Strajk generalny znaczy strajk i śluz. A ja wam mówię, że nie. Pewnie, że nie. To dopiero początek. Temu to musi być wesoło. Córka ze Zelprzucowcem. Co się stało? Twój ojciec. Pakuj, pakuj. Pójdę tam. Pójdę. Nie chodź. A czemu moje ma przepadać? Nie warto. A mnie warto? Kiedy oni z nami tak, to teraz co? Mam im darować? Słaba jesteś, wiesz przecież. Nie. Pójdę. Tak. Chciałbym już siedzieć na tej furze. Komisja międzysojusznicza, wbrew stanowisku delegata francuskiego, większością głosów przedstawicieli Anglii i Włoch, postanowiła sprzeczny z wynikami plebiscytu podział Śląska. Polsce przyznany ma być jedynie powiat rybnicki i pszczyński ze skrawkami katowickiego. Zgodnie z tą krzywdzącą decyzją Polsce przypadłoby jedynie 25% terenu plebiscytowego i mniej niż 21% głosujących. Podczas gdy w plebiscycie padło na nią 40% głosów i opowiedziało się 54% obszaru. Ale 40! Resztę tośmy niby za Niemcami oddali. My! Twój stary. Wiadomo, jak te głosy obliczali. Zwieźli pierona emigrantów z Rzeszy. Cicho, dajcie mu wreszcie czytać. Chodź do domu. Zaraz przyjdę. Nie zaraz, teraz chodź. No, sprawy mam z Franckiem. Za godzinę będę. No i co? Nie wierzyłeś, że przez to ogłosili dzisiaj strajk generalny? Nigdy politykom za bardzo nie wierzył. Znowu zaczynasz. No już dobra, dobra. Co ci jest? Nic. Ojca mi żal. Nie wiem, jak mu o tym powiem. On tu chyba jedyny, co w powstanie nie wierzy. Boi się. Tamto matkę zabrał. Jeszcze... Nie wiesz, co z nią teraz? Ciągle ci jeszcze w głowie siedzi. Co ma siedzieć? Chciała iść za tamtego, to i poszła. Tak pytam, przecież twoja siostra. A jak się zacznie? Nie widziałeś jej? A skąd miałem widzieć? Od ślubu nogą w domu nie powstała. A ja tam też do nich nie pójdę. Chłopaki! Na punkt? Mhm. To walimy razem. Pomacaj. Bronek. Thank you.
Alianty Fierrona, wy w Loki, puchać! Parabelka, dobra maszyna. Taką samą miał być Hauptmann pod Werdunem. A Feldfebel Pyrek co miał? Oberfeldfebel. Ja miałem Malnichera, teraz mam Handgranatkę. To jeszcze dobrze, ja tylko to... Nic, policjantom zapał się odbierze. To dogadajcie, Pyrek. A bo widzicie, to jest tak. To są nasze hałdy. Tak? A tu jest droga z Szopienic do Opora. A tutaj przelot znowuż na Ujazd. Ujazd, potem jest ten Lubliniec. No i Leśnica. Kto ma te wszystkie hałdy, to ma całą okolicę. Verstanden? No, a tu jest koła. Z kapowcami. Jo, tu trzymają posterunek. Jedno duże. Uradzacie, widzę. Tak sobie gadamy. Gadacie. A może byście tak powiedzieli? O czym? Oj, Pyrek, Pyrek. Im to się nie dziwię, młodzi. Ale ty? Znowu wam po łupach chodzi? Lat Boży chcecie wywracać. Dalibyście spokój, milcarek. Księżowskich kazań dość mamy w kościele. Nie z tobą gadam. A tobie ten lat tak się podoba, Paweł. Że pan Willinger siedzi górnikowi na karku i dusi. Żeby jeszcze chciał siedzieć. O tej naradzie przemysłowców nie słyszeliście? Na nasze miejsca mają przyjmować emigrantów. Od tych, których na plebiscyty zwieźli. Po nocach zalepstrzuce napadają na nasze domy. Aleś sobie latu podobał, Paweł. Sprawiedliwie Boży. A tu cię mam. Wszystkich pytam. U Dyzów byłam, u kamionków, u serdyka Staśka, ale gdzie tam kamień wody? No i jest. Z kolegami siedzi, piwo pije. A co mu tam dom? Nie gadaj, Kacinka. Nie gadaj? Sodoma i Gomora się wyprawia. Każda baba swego zakapoteczy, ten jeszcze na mnie gębę drze. Ja się drę? Ludzie. Powstania ci się pewno zachciało. Postrzelać trochę, powojować. A babę samo w domu zostawić. No gadaj. No kiedy już tak się molestujesz, no to... To co? Nie pójdziesz? Widzieliście go, powstańca. Babskiego gadania się boi. Richta. 20:30 zajmujesz elektrownię. Wygaszenie świateł. Wiecie już. Weźmiesz trzeci pluton. Drewniok. Z Hezikiem, Sewadą i Marcolem wybieracie z domów zelpszuców. Masz listę. Wszystkich tutaj, na punkt. Zostawisz dwóch ludzi na straży. Po wykonaniu zadań wszyscy pod szkołę wesprzeć natarcie pierwszego i drugiego plutonu. Z chwilą zajęcia szkoły przenosimy tam punkt dowodzenia i obsadzamy hałdy. Jasne? Jasne. 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 Wykonać. Co tu robisz? No? Okraść przyszłeś ojca? Nie kradłam.
Swoje brałam. Po mamie. Tyle czasu ci nie było i nagle po swoje. Gdzieś to chciała wynosić. Gadaj. Uciekać musimy. Uciekać. Paru smrodów pyski rozpuściło twojemu już strach. I trzeba ci było za niego iść. Własnej krwi się zapierać. Przestańcie. Tacy jak on twoją matkę zabili. Za włosy ją przez ulicę ciągnęli. Zapomniałaś to drugie powstanie? Tato! Uciekać musisz. Krew nieboszczki mści się na tobie. Co ci jest? Nic. Trzy dni jak wstałam. Chorowałaś? Roniłam. Palec Boży. Pan Jezus obronił cię przed dzieckiem z tym. Chciałaś iść za Niemca, za wielkiego sztygara. No to masz teraz. Wiem, wiem. Miłość. Dość już. Macie rację. W tym się nie dogadamy. To wam zostawiam. Po co nieboszczka ma się jeszcze gorzej mścić? Czekaj. Źle ci. A wy co myślicie? 7 miesięcy tu nie byłam. Was nie widziałam, Karlika, czasem. Potem ten plebiscyt. Za tamtymi glozdalaś. Nie. Za Polskę. A on za Niemcami, rozumiecie? Rzuć go. Powiedziałam wam i w tym się nie dogadamy. Barbórka. Co się stało? Uciekać chce z tym swoim. Tak? A ja cię nie puszczę. Nie puszczę, rozumiesz? Muszę. Niech sam ucieka, kiedy tak dobrze sztygarował. Karlik to mąż. A niech go pierą. Mąż. Wciąż jeszcze drania kochasz. Kocham. Zaraz przejdzie. Dzieciaczka. Karlik. Cicho bądź. Ale... Nic nie mów. Leż. Odpoczniesz. Będziemy gadać. Co ty? Nie puszczę jej, rozumiecie? No co? Co patrzycie? Niechby ją z Kurtem złapali w innym mieście w taki czas. W jaki czas? Nie wiecie to? Dzisiaj się zacznie. Pamiętajcie, nigdzie dziewczyny nie wypuszczać.
Miałeś to w domu? Miałem. To już idziesz. Czas. No, bądźcie zdrowi. Co to? Nic. Barburka. Precz! Gdzie Barburka? Nie krzycz. Nie jesteś u siebie. I rękę wciągnij z kieszeni. Ja też nie cygarnicę trzymam. Barburka! Chodź. A to co znowu? Puśćcie ją. Nigdzie nie pójdzie. Tak? Chodź, kurt, idziemy. Barburka! Chodź! Podziękuję wam jeszcze kiedyś za to przyjęcie. Jezu! Co to, kurt? Nie spodziewałeś się, że tak prędko, co? Po rzeczy posyłałeś. Karlik! Kurt, słyszysz? Nie możemy iść. Tylko ty! On niech idzie! Wynoś się! Tak? Dobrze, chodź, kurt, idziemy. Dawaj. Zostaw go! No? A teraz pamiętaj, żadnych szpasów. Karol! Coś ty! No zostawcie! Chcesz go tu chować? Gadaj! Karli! Idźcie tam! To ty, Francek? Jeszcześ w domu? Nie wezmę Niemca do domu! Nie będę go chować! Nie rozumiecie, że o nią idzie? Cicho! No co z tobą? Lichta ma już elektrownię, trzeba na punkt! Chodźmy. No! Lecę już. Tak. Zabieracie ich gdzieś? Do obozu. W Labenda. Harry! Idę z konwojem. Może chcesz, żeby wstąpić do ojca, coś powiedzieć? Nie, nie, nie trzeba. Coś taki jakiś. Zmęczony jestem. Aha. To był rozkaz, żeby ich do obozu? Aha. Wszystkich zelprzuców internują. Tego nie masz co szukać, nie ma go z biału. O Henkę mówisz? A o kim? A niech go pierą. Pewnie? Cieszyłem się nawet, że go nie nakryłem. Szukałeś go? Rozkaz dostałem. Chciał z domu.
Ja nie go. Jakoś by mi nie było. Niech lepiej idzie na inne ręce. Francek! Zaraz! No więc jak, wstąpić? Ty to nie wiem, co przyniósł. Nie, 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 nie trzeba. Szybko! Jedźcie dalej, dogonię was! Ojciec w domu? Nie, wyszedł. A, wyszedł. Szkoda. Karlik mnie przysłał. Dowiedzieć się. I może tytoniu mu przynieść. Siadaj. Zaraz coś przygotuję. Ojciec zawsze tu chowa. A co tam u was? Wczoraj znowu ponoć jakieś walki były. A Pyrek? Klapsinka parę razy u nas była. Pomstowała na cały dom. Wróciłaś. Wróciłam. Już tak całkiem? Masz tu ten tytoń. Dziękuję. No, to ja już pójdę. Zabierajcie się. Francek! No? Zabierajcie się już. Jakim prawem? Słyszeliście? Stare porachunki przyszliście wyrównywać? Pięknie. Nie. Zostaw. Nie rób tego. Nie masz prawa tego robić. Błagam cię. Odejdź stąd i zostaw go. Nie wiedziałam, że z ciebie taki drań.
farmę, chuncie. No i co ja ci teraz dam? Aufstand zrobili. Kopernę zamknięta. Nie ma dla misji szpegu. Nie ma. A może chcesz kawałek tego? Francek, wziąłem dla ciebie zupę. Faronie, ty gnoju! Takiś powstaniec? W gębie wielkie słowa, mieleża szwaba w domu chowasz. Proczek, blekotusz się napił! Paru przeklęty. Chodnik. Passierschein. Kto to był? Fischer. Angielski kontroler plebiscytowy. Ale ma buty. Czemuś taki kwaśny, milcary? Nie cieszysz się, że naród wraca do pracy? Z dyrektorami nie lubię rozmawiać. Wezwali mnie dzisiaj do Libena. Boisz się? Nie lubię. Pochwalony. O, czekajcie. No? Kto to jest ten wydział wykonawczy? A, taki jakiś wydział. A nie Korfanty? To pewnie on, tylko się tak podpisuje. Czekajcie, to z powstaniem szluz. Umiecie chyba czytać? No. No to puśćcie mnie, bo spieszy mi się. Czekajcie! Przepustkę. Chcesz? Odsuń się, mówię! Bo będę strzelał! Ja ci strzelę! Rozejść się! Zbieraj się! Co się gapisz? Dawaj te flintę i chodź! No! Ale Kaczynka! Co Kaczynka? Pyskować może jeszcze będziesz? Jazda naszych te! Ta, widzieliście go! Odezwy nie czytałeś? Wszyscy do roboty mają zaraz wrócić! Dość się już nawałkoniłeś. Nie wszyscy, Pyrkowa, tylko ci, co nie są w powstaniu. Sam czytałem w odezwie. Tak, w powstaniu. Widzieliście go. Powstańca. O, patrzcie, patrzcie. O, powstańca. Ha. Że też takiego feldfeblem w armii cesarskiej zrobili. Oberfeldfeblem. Dla ciebie i Gefreitera za dużo. A wy co się śmiejecie? Też mi wielkie z was wojaki. Siedzicie na tej hołdzie i nic, aby zjeść i wypić, albo zdziewucho na siano. No ależ Katrzynka. Co Katrzynka? Gdybyś i tego nie potrafił. Wąsy se tylko umiesz malować. No idziesz czy nie? Gehen Sie hinein, Milzarek. Ich bedauere,
dass ich mich nur mit der technischen Seite befassen kann. Aber bei meiner begrenzten Bewegungsfreiheit auf dem von den Banden besetzten Gebiet. Nun, da bleibt uns nichts anderes übrig, als sich Good Luck zu wünschen. Good Luck. Warum stehen Sie? Setzen Sie sich. Bitte, bitte. Setzen Sie sich. Solche Zeiten. Jede Anweisung muss der Direktor selbst geben. Wenig Leute. Naja, wenig. Zwei Steiger. Das ist mein ganzes Vermögen. Wo haben Sie vor dem Streik gearbeitet? Im Blindenstollen. Ach, Strecke F. Ja, ja. Die Strecke werden wir liegen lassen müssen. Sie gehen jetzt auf die Strecke C. Aber... Was? Die Holztempel sind da sehr schwach. Nebenan der Staudamm. Und oben ein hohler Pfeiler. Das kann einstürzen. Ja, wenn man da abbauen würde. Aber kaum die Hälfte der Leute ist zurück zur Arbeit. Ihren Abschnitt werden wir überhaupt schließen. Sie müssen da abbaut. Das wäre... Ty? Czego chcesz? Przyszedłem coś ci powiedzieć. Nie mamy o czym z sobą gadać. Wyjdź stąd. Nie, musisz mnie wysłuchać. To nie potrwa długo. Wiesz, jak z nami było. Kochałem cię. Pierońska. Dzisiaj, kiedy wszystko skończone, jeszcze bardziej niż przedtem. Mówię ci to prosto. Świata za tobą nie widziałem. Przestań. Świata za tobą nie widziałem. Potem przyszedł ten. Wybrałaś. Nie wiem, twoja rzecz. Ale twoją rzeczą było wybrać, a moją... Jak nas powiedzieć, mówię. Nieraz myślałem... Zabić. Wiesz, jak na kopalni wózek można puścić. Zawał zrobić, ale nie. A... 3 dni temu mówię ci, żebyś zrozumiała. Nie brudziłbym sobie rąk, ale rozkaz miałem. Czytaj. Zostaw mnie. Czytaj. Teraz już wiesz wszystko. Bądź zdrowa. Kurt? Widzę, że masz gościa. No, co? Może chcecie mnie znów aresztować? Nie? No to precz stąd. Precz! Nie cieszysz się, że wróciłem? Puścili cię. No, chyba widzisz. Tak już całkiem? Nie, no czekaj. Wprost wierzyć mi się nie chce. Wróciłeś. Często tu przychodzi? No ten. Nie, no skąd pierwszy raz dzisiaj zaszedł? Tak? No mów, jak ci tam było? Było. Pierwszy chyba jesteś, którego puścili. Nie mają ludzi, a ja umiem pracować. Pewnie wszystko o tobie sprawdzili. No, opowiadaj. Wezwali mnie do komendy tego ich obozu, wypytywali. A potem powiedzieli, że ze mną omyłka i puścili. Żebym wracał do roboty. A... Daj spokój! Przyczepiłaś się jak grzeb. Pytasz i pytasz. Kurde. Mam dość gadania o obozie, rozumiesz? Dość! A ty... Lepiej powiedz. Ten? Głupi. Głupi. Głupi.
musiał oka i łysiek wiedział chyrowo joka. Ra, la, ra, la, la, la. I łysiek wiedział chyrowo joka. Ej, drogi, ej, drogi, nie bijcie się. Tu macie bardzo tymi. Ra, la, ra, la, la, la. Tu macie bardzo tymi. O, Barbórka, nie wiesz, czerwone na górze czy białe? Białe. Ło, pierona, to popraw. No i co, wygraliśmy? No ponoć tak. Jak to ponoć? Odezwy nie czytałaś? Układ stanął pomiędzy Korfantym a komisją z Opola. No wiem, wiem. Oni tę linię demarkacyjną ustalili pomiędzy naszymi a Szwabami. O, popatrz, co tych ślimoków lizie. Urlopy podostawali. A twojego też puścili na szczęście. A czemu mieli go nie wypuścić? A co to on? Bandyta? Zelprzycowie? I do roboty zaraz wrócił. A czemu nie miał wrócić? Mało takich. No, skończony. Bóg zapłać. A dokąd idziesz? A pościel przenoszę, na stare śmieci wracam. No co z wami? Idziesz z nami do koniuchu. Oj, nie mogę. Chodź! Rein? Henke? Ja. August. Mein Besuch haben Sie nicht erwartet. August? Ich glaube, dass Sie meine Karte erhalten haben. Dieser Langaufseher ist ein vernünftiger Kerl und umsichtig. Wer sind Sie? Jemand, der Ihnen aus dem Lager herausgeholfen hat und dem Sie gehorchen müssen. Pobojowaliśmy i ślus. Ale do pracy jeszcze wam wracać nie pozwolili. Pozwolą, dziś już urlopy dają. Żeby tylko coś złego z tych urlopów nie wyszło. Podobno Niemcy nowe frajkorpsy z rajku ściągają. A nie macie to czegoś mocniejszego? Hehe, mało. Koniec koncertu! Zaczyna się kawa! Jak cię kruchnę, tą tacą w łeb, to spod kapelusza nie wyjdziesz. To już mnie nie kochasz? Karol! Czego się tam pętasz? Chodź! Cześć. Widzisz, czym zwycięstwo pijamy? Kawą, wstyd. Takie zwycięstwo można i kawą. A tobie co? Zwycięstwo się nie podoba.
Dla ciebie by było zwycięstwo, jakby tu Sowiety przyszły, co? Dla mnie byłoby zwycięstwo, jakbyśmy naprawdę wygrali. A co, nie wygraliśmy? A co? Co wygrałeś? Że nam alianty przyrzekli rozpatrzeć nasze żądania, tak? Ale łaska. Ale mamy stać na terenach, które zajęliśmy. Będą nasze. Na pewno? No masz, czytaj powstańca. Linia demarkacyjna oznacza pierwszy krok do uznania na obsadzonym terenie polskiego władania. A skąd wiesz, że zrobią drugi krok? Mało to razy nas alianty do wiatru wystawili? Plebiscyt zapomniałeś? Stajemy się panami własnego domu. A kopalnie dalej w rękach niemieckich. Zamknij się! Dajcie mu gadać! Powstanie szło naprzód, wygrywało. A tym rozejmiem wszystko zepsuli, no wszystko. A ty co o powstaniu gadasz? Mów lepiej o Szwabach. Oni ci przecież bliżej. Zeflik, co ty? On już wie co. Wie? Du sollst ja die Grube ab. Ja, deshalb sprengen sie den Staudamm. Ja, aber warum? Wozu? Das ist nicht ihre Sache. Ich wiederhole. Sonntag, 7 Uhr abends. Das Dynamit finden Sie an Ort und Stelle unter dem Staudamm. Und nicht hinunterfahren. Sie steigen die Leiter im Notschacht hinunter. Na, alles klar? Geben Sie mir Bedenkzeit. Ein guter Soldat denkt nicht. Es genügt, wenn er gehorcht. Beruhigen Sie sich. Ehe Sie nach oben kommen, werden schon Ihre Landsleute da sein. Na, worum ging es? Ich war Steiger in dieser Grube. Na? Und wohin schon? Daj, dalej pójdę sama. Francek, chciałabym, żebyś mi nie pamiętał krzywdy, którą ci wyrządziłam. No wiesz, wtedy kiedyś zabierał kurtę. I żebyś źle o mnie nie myślał. Nigdy o tobie źle nie myślę, Borbórka. Bądź zdrów. Alles absaufen zu lassen. Das mache ich. Was? Sie wollten sagen, das machen Sie nicht. Und was? Glauben Sie, würden sich die hiesigen Aufständischen freuen, wenn sie erfahren, dass ihre Entlassung aus dem Lager, na sagen wir, ein Irrtum war? Dass Kurt Henke ein aktives Mitglied des Selbstschutzes ist? Das. Hören Sie auf. Na also. Haben Sie sich entschlossen? Geh ins Zimmer. Moment mal. Ist das Ihre Frau? Ja. Vielleicht wollen Sie, dass wir Sie um Ihre Meinung fragen. Nicht nötig. Geh schon. Na? Also? Das freut mich. Aber merken Sie sich eins. Ich liebe keine Scherze. Kto to był? Nie. Kurt! Powiedz mi, co to za sprawa. No ta, o której gadał. Coś o kopalni. No nic. Czemu kłamiesz? On był obcy. To coś niedobrego. Kurt! Przysięgniesz, że nikomu o tym nie powiesz? No to przysięgaj. Przysięgam? Nie tak. Połóż palce. Przysięgam. Wtedy, kiedy wróciłem z obozu, nie powiedziałem ci wszystkiego. Dostałem kartę, że idę. Mam się zgłosić do roboty. I że przyjdzie, każe mi coś i przyszedł. Czego od ciebie chciał? Pamiętaj, przysięgłaś. Zajdźcie!
to byście się tylko za łby brali. Człowiek krew przelewa, a ja ci powiem, synek, że ty za wiele z pustego w próżne przelewasz. Ja? Tak. Co to, Milcarek, nie zajdziecie na kawę? Piłem. Milcarek krzywo patrzy, bo ład Boży wywracamy. Głupi. Co widzisz, Paweł? Trzeba walczyć, żeby... Może i trzeba. Chodźcie, podróże, stawiam piwo. Cóż to, worek z markami znalazłeś? Tam. Spotkało mnie coś takiego. Co? Ty tego nie możesz zrobić. Nie możesz, kurde. O Jezu, Jezu. Pamiętasz, jak chciałem stąd uciekać? Wiedziałem, że nie zostawią mnie w spokoju. Kto? O kim ty mówisz? O nikim. Takie tam stare dzieje. Czemu tak na mnie patrzysz? Nie zrobię tego, przecież wiesz. Nikt mnie nie może do tego zmusić. Słyszysz? Nie wierzysz mi. Wierzę. Nie, kurde. No i co? Wychodzi? Niedobrze, Magdusiu. Niedobrze. Aż dzwonkowy pod królem żołędnym leży. A bez króla asa nie wyciągnie. Długo to jeszcze potrwa. Ale nadzieja w panu, że sprawiedliwość zwycięży. Znaczy as spod króla wyjdzie. Głupiaś ty, Magdusiu. O powstaniu mówię. No, że zwycięży. Ej, głupia. Kawę podałaś? Przecież stoi. Idź zobacz, kogo to diabli niosą. Niech będzie pochwalony. Na wieki. A to ty, moje dziecko. Z czym to Pan Bóg prowadzi? Przyszłam do księdza po radę. A to siadaj, moje dziecko. Siadaj. Od tego jestem, żeby radą i pomocą swym owieczkom służyć. No. Czy godzi się człowiekowi złamać przysięgę? Przysięgę złamać? Wiesz przecież, że nikomu tego zrobić nie wolno. Choćby przez to mogło stać się nieszczęście? Jakie nieszczęście? Mówże zrozumiale. Trzeba zmienić gumę. Proszę pana dyktatora, zajdźcie tymczasem do mnie. Zaraz podam kawę i kuchy. Proszę. Wiem, o generalnu są zewity. Profitą są. Proszę, proszę, proszę. Mąż? Gdzie tam? Stary w powstaniu. Siadajcie. Un moment, j'aimerais d'abord me laver les mains. Ah, prosto! Proszę. Panie dyktatorze, kiedy to się wszystko skończy? Chyba wkrótce. A nie mogłabym poprosić taką karteczkę, żeby mojego starego puścili na szychtę? Nie wstyd wam nawet pytać? Nic tam przecie nie mają do roboty. Przecie zwyciężyliśmy. O, jeszcze nie koniec. A wy robicie na dole? No i jak tam? 6 dni w tygodniu fedruję, niedziela wolna. Pytam, czy nie było jakiejś katastrofy, awarii?
Pamiętajcie, Śląsk to już teraz nasz dom. Trzeba kopalni pilnować. Proszę, proszę, proszę. To ja podam kawę. A taki kawę pije? Pije, pije. Alors, selon vous, le discours de George peut compliquer toute l'affaire. Naturellement. Au moindre prétexte maintenant. Ah, pour ça, vous pouvez être tranquille. Là, je ne sais pas. N'avez-vous pas déclaré vous-même le 3 mai que le peuple silésien détruirait plutôt les mines et les fonderies? Ah, c'était le 3 mai. Et aujourd'hui, nous sommes le 14. Votre calendrier politique m'impressionne. Il n'en reste pas moins qu'il est plus commode aux Anglais de se souvenir de l'autre date. Surtout après ce qu'a dit leur premier ministre des Polonais et de la Silésie. Il n'est pas permis de donner une montre à un singe, il l'a cassée. Et dire que de tels propos ont été tenus par un monsieur qui, à la conférence de Versailles, avait demandé si la Silésie était une montagne ou une rivière. Lloyd George est malgré tout le président du Conseil des ambassadeurs. En tant que membre de la commission interalliée, je suis placé directement sous ses ordres. Malheureusement. N'ayez crainte, mon général, vous arriverez à temps. Vous serez à Opole dans une demi-heure. Nous sommes actuellement ici, oui. Le nom de cette localité ne m'est pas inconnu. C'est, je crois, une des positions que vous aurez à évacuer, selon la nouvelle ligne de démarcation. Oui. Pour en revenir à notre discussion, je n'arrive toujours pas à me débarrasser de quelques craintes. Au sujet de vos subordonnés, j'ai entendu dire que les sentiments qui animent les insurgés ne sont pas favorables à l'évacuation. Oh, permettez que je m'en charge. C'est une question fondamentale que je parle. Les territoires sur lesquels nous resterons doivent être attribués à la Pologne. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Cependant, je dois compter avec mes partenaires, le colonel Percival... Oh, c'est un porte-parole acharné du Reich. Les données concernant les capitaux anglais engagés me sont connues. Je conviens que les sympathies des Anglais penchent plutôt du côté de l'Allemagne. Leur tradition historique y est pour quelque chose. Nous, par contre, nous estimons les Polonais. Nos cultures se ressemblent. J'aime votre peuple. Il est sympathique, il est gai, il est franc. Tenez, par exemple. Chauffeur mówi, że automobil już gotowy. Vous pouvez vous remettre en route, mon général. Vous prendrez sans doute encore du café? Remerciez-la, je vous prie. Ce sera pour une autre fois. Veuillez me renvoyer la voiture ici. Un conseil d'amis. Pas de bêtises. Percival n'attend que la destruction d'une mine ou d'une fonderie pour affirmer que son premier ministre avait raison. Veuillez tranquilliser le colonel Percival. Le singe polonais ne détruira pas la montre silésienne. To ksiądz napisze do komendanta. Co? A tak, tak, napisze. Ale niech będzie dokładnie napisane, żeby nikogo na kopalni nie wpuszczali. Dobrze. Idź spokojnie do domu, moje dziecko. Zrobię, jak zechcesz. Niepotrzebnie się niepokoisz. Przecież ci przyrzekł. Cóż to, nie ufasz mężowi? Ufam. Pewnie, że ufam. Tylko, że oni mogą tam posłać kogoś innego i... Niech mnie ksiądz już o nic więcej nie pyta.
Setzen Sie sich. Worum geht's? Ich bin gekommen, um Ihnen was zu sagen. Bitte, bitte, setzen Sie sich. Eine ganze Woche quäle ich mich schon damit. Na, worum geht es denn? Ich sag's Ihnen kurz. Jemand hat mich beauftragt, die Grube morgen absaufen zu lassen. Wer? Und gerade Sie? Interessant. Sehen Sie, Herr Direktor, ich war im Selbstschutz, noch in Gleiwitz, ehe ich hierher kam. Seit der Zeit habe ich mit denen nichts zu tun. Sie wissen nicht, was Selbstschutz ist. Eine schmutzige Sache. Die Polacken liebe ich nicht gerade, aber ich habe da nach dem ersten Aufstand genug gesehen und hatte es satt. Jetzt haben die sich an mich erinnert und haben mich in der Hand. Nur Sie können da was machen. Sie kennen ja alle, selbst der Rektor Williger. Vielleicht auch jemanden von denen in Breslau. Ich bin nur technischer Direktor der Grube. Das sind nicht meine Angelegenheiten. Das müssen Sie mit dem eigenen Gewissen ausmachen. Aber... Ich weiß nichts und habe von dem, was Sie mir sagten, nichts gehört. Ich kann nur eins sagen. Die Tugend der Deutschen ist Gehorsam. Und das ist die Stütze unseres Vaterlandes. Ich kenne nicht die Methoden, von denen Sie sprachen, und will sie auch nicht kennen. Ich glaube aber, wenn es um das Wohl Deutschlands geht, ist keine Methode schlecht. Soll getötet werden, wird getötet. Soll vernichtet werden, wird vernichtet. Nichts ist von Bedeutung, Henke. Von Bedeutung ist nur Deutschland. Unser Gespräch ist erschöpft, den Rest überlasse ich Ihnen. Machen Sie, was Sie für recht halten, vergessen Sie aber eins nicht, dass Sie vor allem Deutscher sind. Auf Wiedersehen, Henke. Nie śpisz? Nie. Dlaczego? Chcę jeszcze zapalić. Śpi. Ja i tak wszystko wiem. Byłeś w Zelbszycu. A jak byłem? Jak byłem, to co? Nic. Twoja sprawa. Żebyś wiedziała, że moja. Moja, słyszysz? Kurt. Pi. Coś padło. Późno już. Trzeba spać. Na piwo. Masz, idziesz mi. Chodź do domu.
spokój się, ludzie patrzą. Pomyślą, że jakaś awantura. No, już cicho. Za godzinę wrócę! Siedziałem sobie na zakręcie przy odcinkach. Bo co tam jest do roboty? Siedzieć i tyłkiem kurz wycierać. Trzecie powstanie jeszcze trwa. Tam trwa. Jak już tydzień rozejm, znaczy, że nie trwa. Tak wszystkich was na urlop puszczają? Wszystkich nie wszystkich. Kogo nie puszczą, to sam idzie. No, wy nie fedrujecie, my nie wojujemy, można wypić. I na górce nikt nie został? Ci, co mają służbę. Też nie wszyscy. I byle. Ale on woli tam siedzieć niż z Katrzynką. Mnie szukasz? Nie była tu Kurta? Nie. Na pewno? Nie. To nic. Muszę już iść. Barbórko! Barbórko, chodź tutaj! Barbórko, prosimy! No to nie! Dalej, kamraty! Wiluś, kolega! Pracuje! Kurio, pracuje! Widzisz, ty nie roje. Thank you.
del Fujkis. Tak, słucham. Co? Niemożliwe. Jak to? Rozkaz. Za pół godziny będę. Wyjeżdża pan, panie lejtnant? Co się stało? Nic. Spakujcie amunicję, zbierzcie broń i sami pakować się. A po co? Musimy ewakuować placówkę. Jak to ewakuować? Nowe warunki rozejmu. Dajcie mi spokój. No, co, nie mówiłem? Nie chcieliście słuchać. Wiedziałem, że politykierzy wystawił nas do wiatru. Rozejm wymyślili. Cholerne zwycięstwo. Cicho bądź. Co? Co? Co cicho? Zbieraj graty i zmiataj. No co? Czemu stoicie jak barany? Zamknęliście naraz gęby. No to, to więcej wam powiem. Ciebie tu jeszcze brakowało. Gdzie wasz porucznik? Dajże mi spokój. Poszedł. Dokąd poszedł? Licho go wie. Wracaj do domu. Listu do niego nie było. Jakiego listu? No od księdza miał być. Żadnego listu nie było. A skąd wiesz? Służbę miałem do szóstej. O szóstej. Która teraz? W pół do siódmej będzie. W pół do siódmej. Co z tobą? Nikt na kopalni nie poszedł. Niedzielę? Lećcie tam. No na rany Chrystusa, na co czekacie? Zwariowała. Tamy mogą wysadzić. Jezu, idźcie tam. Kto ci powiedział? No idźcie już! Kto ma wysadzić? Gadaj! On. Alarm! 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 Drabio, bierz tyf i na kopalnię. Na co czekasz? Chodźcie. A ty z drugą kompanią ubezpieczysz kopalnię od strony chałup. Karlik! Nie daj mu nic robić! Ratuj go! Thank you.
Co tu robicie? A wy? Kopalni swojej pilnuję. Naszej? Tak. Idźcie, Henke, do żony. Nikomu nie powiem. Przysięgam. A ja wam mówię, wyjdźcie! Thank you.
wolno. Nie wchodź tam. Puść. Chodzi barburka do domu. Precz ode mnie. Chodź. Precz.